Witam Was tutaj, cześć, Czema Widzonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Skiskrajem z PlayStation 4 Natural Disasters. Tutaj od razu na wstępie zapraszam do ankiety a propos radia. I czy coś jeszcze takiego specjalnego? Tak, jedziemy tramwajem i od razu jest do Was pytanie w komentarzu, jak chcielibyście nazwać tą linię tramwajową? Nazwa dla ogólnie w dwóch kierunkach linii, taka sama będzie. I to jest do Was pytanie i to chyba ogólnie co do tego. Ogólnie dziękuję za komentarze pod ostatnim odcinkiem i odcinki teraz trochę się rzadziej pojawiają, ponieważ mam trochę dużo na głowie. I jeśli chodzi o komentarz, na przykład dzięki odpływom wody słodkiej można robić jeziora, to na pewno tym się też zajmiemy, ale prawdopodobnie nie dzisiaj. Gdyż mamy po pierwsze problem z prądem i bardzo duży popyt na przemysł. I tak, tego sobie chyba nie postawimy. I tak, na to nam brak funduszy. Przyspieszmy sobie trochę czas. Czy możemy podnieść... Ekonomia. Budżet na prąd na maksa. I tu byśmy podnieśli sobie też na maksa. Zobaczmy, czy to ujdzie. Mamy już tutaj dwie elektrownie. To nie jest tak mało. Ale pieniędzy tak zbytnio nie mamy. Też. Z kolei. Dobrze, w rozwój nie możemy zbytnio iść, no bo prądu nie mamy. Ogólnie... Tak, jeśli może jeszcze... A trochę tego jeszcze nie pokazywałem zresztą. Tutaj taki mały, skromny park z tą wieżą radiową. I oczywiście, jak może słyszycie, radio na to jest to, co zagłosowaliście. Była walka pomiędzy Cities a... Radiem pomiędzy Cities a Relaxation Station. W końcu wygrało Relaxation Station, ale oczywiście spokojnie będziemy to wymieniać. Dobrze, mamy trochę pieniędzy. Ile kosztuje to? 19. No dobrze, to poczekajmy, bo to zaraz szybko powinno nam wskoczyć. Zrobiłem też park centralny i nazwałem tutaj wam dzielnicę Mokotów. Oczywiście, jak się tworzą nowe rzeczy, to zapraszam dalej do... nazywania. Tak, jeżdżą sobie tramwaje tutaj dzisiaj. Dziś tak ogólnie, tak bardziej spontanicznie, nie wiem, co byśmy... Tak, no jakąś szkołę byśmy postawili i zobaczmy, jak tam... nasze tramwaje się spisują. Okej, są, jest po 5 pojazdów. I prawie dzięki temu 100% korki się zużywają. A właśnie, co do korków? Tak, tutaj też trochę zmieniłem drogę, żeby mieli prostszy wjazd, bo... i autostradę oczywiście. Bo autostradą będą szybciej wjeżdżać, tutaj są tramwaje. Ja tutaj chyba widzę, że są... Tak, tutaj są światła, ale to nie powinno nam tutaj jakoś strasznie przeszkadzać. Dobrze, mamy już prawie... Możemy elektrownię stawić i co najważniejsze, włączam stoper. W tej chwili muszę jeszcze najpierw zasetować z rowerków. Taką prawić, bo... Wasze komentarze już są czytane mi znane. Dobra. Stawiamy elektrownię. Tak, tutaj obok. Śmiało. Potrzebujesz więcej pieniędzy, aby postawić ten obiekt. Wcale, że nie. Trzeba to stoi. Możemy też co do modyfikacji terenu też coś pokręcić, ale to bardziej przy tym jeziorku, przy parku centralnym, czyli będziemy kręcić. A na razie mamy popyt bardzo duży na przemysł, więc tym się też zajmiemy. Czyli to będzie mniej więcej jakoś to długo, nie przesadziłem. Z nogą, bo ten odcinek się pojawia jeszcze przed dniem dziecka. Jakie macie plany na dzień dziecka? Bo ja wiem, że część może z was nie jest już dziećmi, ale trzeba pamiętać, że dzieckiem się jest zawsze dla rodziców, więc... Jakie macie plany? Ja mam taki skromny plan, pójść do Gdycana na lody. Bardzo skromnie będę... Bardzo skromnie zjem sobie lody po złotówce. Stoję, wcisnę. Bardzo. Nie. Wracajcie. No bo jednak to jest duża promocja dosyć. Jak są po złotówce zamiast 3 zł. U nas tutaj w Warszawie tak robią. No ale kiedyś były po 2,50. Było lepiej, tak? Zresztą też nie jestem pewien, czy będzie ta promocja, ale... Ale jak dla mnie, to nie ma prawa jej nie być. Czekaj, co to było? Water Tank User. A, zapasy wody. No tak, tego jeszcze nie korzystamy.
Tam z kamieni milowych mamy niedługo kolejny. Helikoptery, helikoptery, jakieś ciekawe budynki. Aha, trochę dróg. Trochę budynków. Dworzec autobusowy. No nie, no to radio chyba jest najfajniejsze. Siedziba służb drogowych, baza helikopterów gaśniczych, o to, etat pogodowy, jednostka pompująca, boja ostrzegająca przed tsunami, agencja wywiadu, laboratorium medyczne, no dobra. Sobie trochę przyciszę radio. Tak sądziłem, że oni tu będą marudzić. No dobra, ale ja dał nam pieniądze dosyć też gruntownie, dobrze, więc nie jest źle. I co najważniejsze, bo pewnie to tego nie pamiętacie, jak tam będziemy mieli trochę pieniędzy, to zainwestujemy. Nasz schron, żywność idzie w górę właśnie. Ile kosztuje taki schron? No my tu możemy póki co postawić więcej, poza tym, co kosztuje 150. 24 tysiące, no to jeszcze w jeden taki schron trzeba będzie przeinwestować gdzieś tutaj. Ale to później. Farma widzę, nasza się buduje się, coraz bardziej się powiększa. Czekać, w ogóle straszna mgła. Słuchaj, co tu mówi? A tak, jest tutaj to droga, ale na razie nie będziemy z nim łączyć się, bo to... Dobrze, tutaj na razie widzę, że wszystko idzie całkiem fajnie. Poza tą farmą, tą mgłą. Ale to chyba tylko taki chwilowy, jak dla mnie, przesmyk. W sprawie pożarów. Jakich pożarów? O co ci chodzi, czekaj? Na razie jest brak funduszy, tak? Dobrze, tak. Co wy tu chcecie? Sklepy byście chcieli. Okej, dobra, to tu mamy trochę miejsca na sklepy, możemy wam dać. Proszę bardzo. Sklepiki. I tutaj sobie dajemy trochę więcej miejsca dla ludzi. A może dzisiaj zrobimy sobie ten staw, bo to w sumie nawet byłoby coś ciekawego dzisiaj. Tak, tramwaje ogólnie bardzo fajnie jeżdżą. Przypominam o komentarzu na nazwę tramwajów. Dobra, to sobie powiększymy tą dzielnicę tutaj. I też możecie jakieś tam pomysły a propos przepisów, czy coś jeszcze tam innego. Ogólnie wszystkie swoje komentarze, bo jak będzie więcej komentarzy niż takich jest na przykład teraz, czy jakoś jeszcze więcej, mam pomysł na stworzenie jakichś takich filmów z kamerką, gdzie będę odpowiadać na takie najciekawsze komentarze, ale najpierw muszą się pojawić komentarze. Są komentarze, ale trochę więcej, tak? Dobrze. Wy tu się zaraz zaczniecie budować i oczywiście wody nie macie, bo po co by wam ono tutaj była. Autobusy też się by chętnie przeinwestowało, bo autobus by nam tutaj podjechał tu. Ale 30 tysięcy tak po prostu wywalić, nie wiem. Bardziej chyba wolał. Ile to kosztuje? Prędkość. Pojawiło się coś nowego. Prędkość. Czekajcie, na tym jest 40, tu też jest 40, tutaj 50 na godzinę, tu jest 40 i tu jest 40, a tutaj, no tak. Czekajcie, to jeżeli się pojawiła prędkość, to coś ciekawego może być. Tu jest prędkość 40, no tak, logicznie, na tym jest 30. Tu jest 50, 60, 100, aha. Mają nawet pokazuje. Czekaj, węzły można obracać naciskając, a tak to wiem. Wiecie, że można robić węzły wyżej lub niżej. To też jest piękne. Tylko takie rondo możemy zrobić pod ziemią. Tylko trochę kosztuje to. No ale na razie i tak jakich rond żadnych nie robimy podziemnych. Potrzebne wiem nie marzyć. Mokotów mi tu się ładnie chyba rozwija. I znowu przemysł chce się rozbudować. Dobrze, wiecie. Co do ekonomii. Chyba możemy obniżyć prąd, bo postawiliśmy tam jedną elektrownię. Więc ja bym to sobie bardzo chętnie obniżył, bo tyle to ja nie chcę wywalać. O, może to jest szybsze? Jeszcze ja wiem. Strasznie długo się te ustawia. Czekajcie, co z prądem? Dobra, jest jako tako. Lepiej zobaczmy, co z autobusami. Tak, tutaj trochę kosztuje to, to może jakaś pożyczka. Zapłać mam tylko opcję. Mhm.
Dobra, zapłać. Nie lubię mieć na sobie kredytów. Będzie prościej. Czekajcie, i co tu jest? Bo tak, tu się jest. Tutaj ta dzielnica ciągnie. Tu jest trochę lasów i tam ropy. Ło! Ciekawe rzeczy. Cuda nie widy. Dobra, to tutaj sobie pociągnijmy jeszcze trochę tego przemysłu, bo przemysł się ten rolniczy przydaje, wiecie do czego? Do schronów. I jak wykorzystujemy je na przykład do... jako żywność, bo stąd przyjeżdża też żywność. Póki nie mamy jakichś takich większych budynków. Budynków większych w sensie, nie wiem, na przykład, jak to się nazywa? Portów towarowych i tym podobnych. Dobrze, tutaj tak, tą ścieżkę, ja wiem, przerwaliśmy. To my tu nic nie... My tu nic nie widzimy. Trzeba by ją na nowo zrobić. Czekaj, my tu chcemy krętą. W sensie dowolną. I sobie ją tutaj chcemy pociągnąć, tak? O, idealnie połączone. Dobra, tutaj jest dobrze. Wejście. I tutaj też będzie wejście. Stanego, wiecie co to jest syndrom Sin City? Znaczy, bo chyba na tych moich mapach, ogólnie co wydamy, to nie ma tego syndrom Sin City. Chociaż te mogotów i korzeń trochę tak wyglądają, ale to tylko tak to trochę wyglądają. Okej, okay, mamy trochę pieniędzy. I, więc budżet, ściągnijmy sobie trochę więcej prądu. I tutaj do 110 może. Dobrze, ale zbieramy póki co na... Wiemy na co. Ile kosztuje? Koszt 12, okej. Okay. To pokręcimy może dziś. Tak, to 9 minut, ojejku. A nie, reklamy. A, ewakuacja, próbna. Możemy też zastanowić się kiedyś nad ewakuacją, próbna, zobaczyć jak to szybko tam... Ile ludzi nie przeżyje. Dobra, na razie chcemy autobusy. Pierwszy autobus by dzisiaj się przydał. Farma, widzę, naszą tutaj ciągnie. Właśnie, co to tam z schronu? Pokaż mi. Tak, tu jest park meteorów, to nie to, a tu jest schron. Coś ta żywność tak strasznie schodzi, wiecie? Ja nie wiem, o co o niej chodzi. Chyba jakiś jest błąd ogólnie. Zobaczcie, 69 przecież... A, to schod tak, że ludzie, którzy nie mają pracy, coś to stąd biorą jedzenie. Nie wiem. Dziwnie to działa. To jest pewne na pewno. Okej, mamy kolejną rzecz i zapomniałbym o tym. Pieniądze przy okazji. Dużo nowych budynków, szpital, komisariat policji, nie, elektrownia naftowa, to się przyda. Nowe rzeczy, dworzec autobusowy, to jeszcze nad tym pomyślimy kiedy indziej. Siedziba służb drogowych, helikoptery gaśnicze, no to będzie trzeba nad tym pomyśleć. Radar pogodowy, jednostka pompująca i boja, no i tam jeszcze różne takie tego typu. Budynki, tylko kiedy możemy to postawić, bo to się nam by przydało. 8 tysięcy, ojej. To kosztuje 90. Więc najpierw to trzeba będzie postawić to. Oto to. I tak. To kosztuje 25 tysięcy. No to nie mało. Więc powiem ci szczerze powiedziawszy, że najpierw będą autobusy. Po czym postawimy sobie jakąś może elektrownię. 500 tysięcy. Ja ci zaraz zrobię. Na kolejną taką. Tak? No, świetnie. Dobrze, autobusy i jeszcze zanim przejdziemy do autobusów, w dużych budynków się pojawią nowych. Jak ja nie lubię takich sytuacji. Tu sobie zróbmy wyciszenie. Oj, rozwaliliśmy. A tu się nie rozwaliło, co to ma znaczyć? Halo? No i tutaj trzeba wyciszyć rondo, bo jednak to się może trochę ludziom przydać, poza tym lubią jakieś cisze, a nie życie w hałasie. Dobrze, rozwaliliśmy tutaj ścieżkę, czekajcie, naprawmy ją. Ścieżka tutaj. Tutaj. O, proszę bardzo.
Jest ścieżka, jest ścieżka. Miałem jakiś pomysł na kolejną jeszcze ankietę dzisiaj, ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam, o co mi chodziło. Sklepy. Dajmy sobie tutaj jeszcze trochę sklepów tu z boku. Tak. Niech się pobudują, później będziemy myśleć, czy będziemy je wyburzać, czy co z nimi zrobić. Okej, autobus mieliśmy puścić. Tak, to jest pewne. Na pewno autobus tutaj gdzieś trzeba puścić. To tak, proponuję stąd. No i tutaj, żeby się gdzieś pokręcił po tej dzielnicy. Tak, tu sobie zrobimy połączenie, dlatego ja teraz tak robię trochę dziwnie ten autobus. Wy na to nie patrzcie. Nie, nie tutaj. Tutaj. Zresztą, nie wiem, czy to wy zauważycie, czy to ja, tylko ja tak zauważyłem, że jak ja gram w City Scanners na konsoli, to jakoś swobodnie korzystam z tego joysticka. Czasami niech tutaj sobie to tak szarpią trochę. Ale to ma jakieś, może to tylko jakieś moje odczucie. Dobrze, tak, tutaj sobie może... No chciałbym, żeby wjechało trochę to w dzielnicę ten autobus. Może jakoś tak tutaj. Tutaj. Wiem, chaotycznie jedzie ten autobus. Ej, tu się ustaw. Tutaj. I tutaj do tego. Dobra, tu sobie przejedziesz. Tak. Tutaj do tych budynków takich tego typu. Tutaj pod schron podjedziesz, bo czemu nie? Tu tędy. Tutaj też tędy. A no i dobra, to tutaj sobie już zjedziesz. Nie, nie tutaj. Tutaj. Dobrze, i proszę bardzo, nowe autobusy powinny zacząć wyjeżdżać. Jest i od razu do was komentarz, jak będzie się nazywać ta linia autobusowa, pomijając tą tramwajową. Tak, jest tutaj dużo rzeczy do ponazywania. I tak, tu się robią tłumy. Tłumy, tłumy, tłumy. Więc połączmy to tak, tak, tak. Tak, żeby nie było nudno. Okej, dobra, no i tutaj na razie to zostawmy i tak. Czekajcie, może nie, nie. Najpierw jakieś radary jeszcze poustawiajmy. Co my tu dostaliśmy? Radar pogodowy, co on daje? Radar pogodowy śledzi się zmiany w pogodzie, przewiduje jesienne burze i tornada. Jest również... w stanie podać dzielnicę miasta, w którym uderzy burza lub tornada, ułatwiając przygotowanie na katastrofę. Budynek radaru obejmuje zasięg całe miasto. O, no dobra, jeżeli pokaże mi gdzie, choć nie wiem zbytnio jak by to chciał zrobić, no to czemu nie? Gdzie byśmy go postawili? Wiecie, my tu mamy takie tego typu budynki, ale tutaj to nie wstawimy go zbytnio. Może jakoś tutaj. Ła, ale podświetlony, świetnie. I boja, boja ile kosztuje? 4000, dobra, boja kosztuje tanio. Więc jedyne, czekajcie, skąd może by nawet przyjść tsunami? No raczej stąd. Więc ty sobie taką boję postawimy. Ty rozumiem, że nie potrzebujesz prądu, co nie? To byłoby już trochę zrzedostwo. Ale ona jest mała. Czułość wykrywania 10 metrów. Boja ostrzega przed tsunami, monitoruje poziom wysyłu, wody jej wysyła ostrzeżenie, jeżeli nastąpi zmiana. Dzięki temu miasto może przygotować się na nadchodzące fale tsunami. Okej, świetnie. Chyba, że nam to trochę nie grozi, bo jesteśmy na górce. Dobra. Co jeszcze się pojawiło w tym kamieniu milowym? Bo w kolejnym będzie metto, będzie wypoczynek na leście. No to już jakieś ciekawe rzeczy, nie powiem, że nie. Piorun ochron. O, to będzie trzeba dać wszędzie. Spalarnia, uniwersytet, więzienie, sauna, duży schron, wysoki maszt i radar kosmiczny, czujnik sejsmiczny i wieża obserwująca. Dobra, ale do tego nie chcemy dzisiaj dotrzeć. Co jeszcze dzisiaj dostaliśmy? Tak. Szybka odbudowa, priorytet, brak odbudowy. Trochę dróg. Dobra, do tego my się dzisiaj nie będziemy zajmować. A, no i z tych parków. Okej, okay, no i helikoptery, których nas nie stać. Ale póki co będziemy sobie zbierać pieniądze powoli. Dobra. Tu trochę się zajmiemy teraz z parkiem. Która jest godzinka tak w ogóle? 16 minut dopiero. 16 minut to mi się jeszcze do łazienki. Tak, na razie cały czas nie ma intra, bo nie mam pomysłów na intro, to po pierwsze. A po drugie, intro będzie w swoim czasie, jak...
Ja powiem, że będzie. Nie, na razie po prostu jeszcze sądzę, że wam z zupełności wystarczy to, że nie ma intro, a poza tym intro jest to, co witam was tutaj, cześć, cześć, mam Widzenasz, a poza tym jeszcze dzięki temu możemy szybciej zacząć. To nie? A wy chyba lubicie, jak szybciej zaczynamy. Dobrze, i tak. Zróbmy sobie tak, żebyśmy mogli grać jednocześnie i to budować. To byłoby przyjemne. Czyli tak. I tak, dobra. Wy możecie jeździć i tak, gdzie to mamy? Tutaj. Proszę bardzo. Chciałem sobie zrobić bajorok. Wow. Aha. Czekajcie, mapa. Zniszczenia, wykrywanie katastrof. No, na razie nic nie pokazuje. Chyba to, chyba tu, detekcja wstrząsów. Tak, tu będzie pokazywało się, gdzie coś ma spaść. Okej. Tu zasięg radia. Tak, to tu chyba będzie detekcja wstrząsów niskie, wysokie. No dobra, to chyba tutaj będziemy widzieć. W tamtym mieście może coś nie działo. Dobrze, my nie chcieliśmy tego, tylko tutaj. Okej, dobra, tu trochę obniżyliśmy. Widzimy. Teraz, jeżeli, panie, czekać, jeżeli my wciśniemy, ok, tak i sobie wybieramy, wiecie, ta bajera, bo tu się będzie trochę małe, a ja bym chciał też, żeby trochę było duże. No nie wiem, jak to zrobić. Tak, dzisiaj już zapraszam oczywiście na timelapse'a i chwilowo to ja naprawdę muszę zrobić sobie przerwę, nie wytrzymam. A chciałbym zrobić dla was dzisiaj fajny odcinek. Dobra. Chwilę pauzy dla mnie. Dobrze, wracamy na antenę. Lecimy dalej. Tak, chciałem powiększyć tutaj tą do. No, że szkoda, że nie wyłączyłem sobie stopera. Ale no dobra, to trudno. Tak, tutaj czekajcie, wejdźmy sobie w mapkę. Tutaj surowców. Tak, tutaj już nie będziemy powiększać sobie tego. Tejże dzielnicy. Dobrze, to tak, w skrócie. My tu sobie wyrównajmy. O, jest mały, duży, ale nie ma szybkości. Szkoda, że chodzi, że tego jeszcze nie dali. No ma, ale no, no, na razie nie będziemy nad tym ględzić. Natomiast tutaj na pewno tą drogę, to ja sobie ją powiększył. Do czegoś takiego. I dzięki temu, na razie sobie zrobimy jeszcze techniczną drogę, bo ja pieniądze będą mi są potrzebne, więc będziemy je tak tutaj wyjmować, to trochę, że powiem. O, i tutaj. Dobra, możemy dzięki temu włączyć play. I tak, ciebie wyrzucimy. Tu widzę, że autobus jeździ. Kurczę. Okej, zastanówmy się, jak to zrobić, bo tak, mamy coś takiego jak duże rondo. To jest duże rondo. Byłoby to fajne. Tylko jakbym nie, żebym tu chciał je wstawić. Chyba musiałbym włączyć pauzę na dłuższy okres. Czekaj. Gdzie jest tego? Aha, już jej nie ma. Okej, okay, świetnie. Dobra. Relaxation Station leci. Weź. Obkręć to. O, idealnie, dobrze. Byśmy może to tutaj jakoś tak wstawili. Tak? Dobra, lecimy z tym. Zanim to wszystko rozwalimy, tak jak my to zawsze zazwyczaj robimy, zróbmy sobie tutaj takie drogi, aby nam tutaj się nie rozleciało to rondo. Jak to zazwyczaj się dzieje w Cities. I tu podłączmy sobie drogę i będzie to już lepsze połączenie z tym wszystkim. Tak? Gdzie jest tutaj ta droga? Okej, tutaj. Świetnie. Tu łączymy sobie i dajemy im tu wszędzie, że oni tu mają wrócić. Tak? Dobra. To jest podłączone. Teraz tak, stąd trzeba im puścić drogę. Czyli stąd, tutaj na jeden odstęp. I tu prawdopodobnie będzie z tramwajami, ale należy zmienić sobie to jakoś mniej więcej w taki sposób.
Okej, tu widzę, że będzie problem. Dobra, nie jest aż tak źle. Nie rozjechało się to strasznie. Dobra. I dzięki temu od razu sobie dajemy tutaj wypełnienie, nie wypełnienie, tylko wybierz. Tak, dzisiaj mamy i głównie autobusy były. Z tego co pamiętam. W rozwoju. Tak, to. Dobrze, i póki co możemy chyba już to włączyć. Co to też tutaj ścieżkę trzeba dokończyć, bo ją rozwaliliśmy, ale dobra. Ścieżka, chodź tu. O, proszę bardzo. Tak, żeby ludzie mogli dochodzić. Dobrze, mamy duże rondo, bardzo nawet duże, bym śmiał powiedzieć. I teraz jakże byśmy to chcieli zrobić? Można niby to zrobić w ten sposób. No tu sobie to zrobimy coś takiego. I tu weźmiemy krętą drogę. I to sobie tak podłączamy. No nie, tutaj to nie wyszło akurat. Jakoś tak. No powiedzmy, zmieńmy kierunek i dajmy tutaj ci sandbary. Dobra, sam sandbary. Nie. To tak licznie wygląda. Wyburzone. Zrobimy to sobie normalnie, tylko wyburzmy tą drogę. Burza nie jest zimna póki co jeszcze, ale to może tylko moje odczucie. Tak i tak, nie. Tak i tak. Okej, dobra. I teraz tak, coś tu jest nie tak. Tak, tu było nie tak. Tą drogę wyburzamy i stąd chciałem sobie puścić zawrót. Żeby tutaj sobie te samochody zawracały. O, pójść poszło, dobra. Dobrze, i teraz powinno już wszystko iść. Co jest z czasem? Czas mi mówi, że zaraz trzeba będzie kończyć, ale byłem jeszcze w łazience, więc... Dobrze, byliśmy to sobie trochę dosyć dużo. No dobra, nie, no nareszcie możemy sobie modyfikować tereny. To teraz to jest to. Brak wody, dobra, zaraz dam wodę. Uno momento, bawię się teraz. Dobra, tak, tu jakoś to sobie wyjdzie. Najwyżej jak będziemy chcieli pomiędzy to jeziorko, to gdzieś zrobimy mościk, tak? Zrobimy taki... O. Dziubek, tak? I ci ma dodzom już. Może trochę zwolnijmy ten czas. Chociaż mamy 21 tysięcy, dobra, cały czas mało. No tak, bo w sumie to na bieżąco wykorzystujemy te pieniądze. No. Okej. To będzie jakoś mniej więcej tak wyglądać, tak? Dobrze, co do wody? Dobra, wody jest dobrze. Mamy coś takiego tutaj jeszcze jak jednostka pompująca, to kosztuje kolejną stówkę. I zbiorniki, które kosztują 25. Nad nimi możemy się jeszcze zastanowić. I tutaj wasz pomysł to był mniej więcej... Dobrze pamiętam. To żeby to postawić jakoś... Czekajcie, my tu mamy ten jeden budynek. Co wylewa, tak? To jest to. To my sobie go przenieśmy. Zbyt stanę zboczy. Tutaj... Co? A tamten nowy mogłem postawić. A, tu może. Zalecona linia brzegowa. Dobra. Połącz z wodą. I zobaczymy sobie, czy nam się to uda połączyć. Okej. Dobra. Robimy sobie tutaj wodę. Jej, mogę sobie tutaj stawić. Dobrze, ponieważ tu się na razie to będzie chwilę dobić, zanim tutaj ta woda się pojawi w pełni możliwości. Widzę, że dosyć szybko się nawet pompuje, co nie jest 100% dobrą wiadomością, ale dobra, na razie
Na razie jeszcze się nic złego nie dzieje. Okej, widzę, że tutaj te rondo, jakkolwiek to rondo można zwać, idzie. Okej, no bo nie, wiecie co? My tu się przygotujemy. No też, że to może zaraz wysadzić coś, czy coś. Dlatego my tu sobie zrobimy... To będzie większa część tego jeziorka. Unlike the local sports teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deal. Tutaj nie jest to tak nisko, wiecie? Okej, może jakoś tak. Tylko czemu to tak się wolno robi? Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel Frame Sports. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. Okej, dobra, tutaj to pójdzie. A to powinien nawet poza odcinkiem. And get a child salmon entree free. You heard right, bring in any fish and get a free child salmon entree. And I mean any fish. Got a swordfish lying around? Bring it in. Got a goldfish you're sick of feeding? Bring it in. Got a fish that's been sitting in the sea. Tak, tutaj mamy jakieś jeziorko i stąd będzie z jeziorka będzie wypływać kanałem tutaj. Tak. No dobra. Czekajcie, jeszcze zróbmy sobie ten mostek. O, poszło, miało to tak ładnie wyglądać. Okej. Dobra, jest ładnie, jest. Dobrze, i teraz tak, to powinno tam się spuścić. Spuściło nawet dosyć ładnie. Aha. Tylko czy my chcemy, żeby to tak wyglądało? Poza tym jeszcze te drzewa trzeba będzie stąd pousuwać. Dobra, drzewami się zajmę później. Drzewa i kamienie. Na razie my nie chcemy, żeby to uciekało, tak? Ja tu sobie chciałem zrobić takie jeziorko. A wy mi tutaj chcecie mówić, że ja tu sobie jeziorka nie mogę zrobić. Jak ja mogę wszystko, tak? Jestem burmistrzem. Dobrze, wiem, że jest już po czasie. Zaraz się tym zajmę, że jest po czasie już. Czemu nie mogę zrobić tego? Why? No, gdzieś to było? Dobra, tutaj sobie zejdzie, tu się przejdzie. Idzie. No i tutaj będzie połączenie z zakończeniem, tak? Okej, tak, to się jako tako... To w skrócie. Dobrze, zrobimy to sobie jeszcze inaczej. Wypływać to będzie stąd. Dzięki temu możemy sobie to przywrócić do normalnego wyglądu i ładu. Natomiast... nie, gdzie to będzie? Stąd to sobie podłączymy stąd, tak? Dobra. I zobaczymy teraz, czy to pójdzie. Dobra, tu... Ścieżka. Współpraca przede wszystkim. Tutaj... Tutaj i tutaj, tak? Dobrze, wygląda jakby to szło. Też tu marudzi, że niby to się jest podtopione. Ale to chyba tylko marudzi. Czekajcie, to nie marudzi tylko. Okej, okay, dobra, widzę, że mamy takie tsunami pseudo. Dobrze, wiecie co? Ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tak, tutaj ten kanał trzeba otworzyć. Ewidentnie tu też o to chodzi. Woda zacznie stąd wylewać i powinno to też lepiej iść. Ja ze swojej strony dziękuję za odcinek. Ja tu jeszcze się tym trochę pokręcę, pobawię. Ci ogólnie zrobiliśmy autobusy, tutaj takie pseudo jeziorko. Powiększyliśmy przemysł. No i to ogólnie tyle, bo dzisiaj to zbytnio nie kręciliśmy. No i
będziemy wiedzieć, jakby coś spadnie. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja w tym czasie zapraszam Was do timelapsa. Cześć!